Cześć, w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób slajdy z PowerPointa zapisać w postaci obrazów o wysokiej rozdzielczości. W tym celu wchodzimy w plik, eksportuj, zmień typ pliku i tutaj mamy typy plików obrazów, albo PNG, albo JPG do wyboru. Wybierzmy sobie na przykład JPG, klikamy zapisz jako, tutaj podajemy nazwę naszej prezentacji, czy pliku, który chcemy wyeksportować. I klikamy zapisz. Teraz pojawia nam się okno, w którym wybieramy, czy chcemy wyeksportować wszystkie slajdy jako oddzielne pliki, czy tylko bieżący slajd, ten, który nam się tutaj wyświetla. Weźmy sobie, że wszystkie slajdy. OK, gotowe. Teraz, gdy wejdziemy sobie do folderu, w którym zapisaliśmy nasze obrazy, to w przypadku, gdy wybraliśmy eksportowanie tylko bieżącego slajdu, pojawi nam się jeden plik o wybranej przez nas nazwie, z rozszerzeniem JPG albo PNG. Natomiast jeżeli wyeksportowaliśmy całą prezentację, to nam się utworzy folder o wybranej nazwie, a w nim będą poszczególne slajdy ponumerowane. Tylko w tym momencie, jeżeli wejdziemy sobie we właściwości obrazów, przejdziemy na zakładkę szczegóły, to zobaczymy, że rozdzielczość tych plików jest bardzo kiepska. Tak więc jeżeli chcielibyśmy na przykład wykorzystać dany slajd jako pełnoekranową grafikę do filmu, no to jest trochę za mało i będzie to dość kiepsko wyglądało. Co zatem zrobić, żeby te slajdy miały większą rozdzielczość? W tym celu musimy pogrzebać w rejestrze systemowym. Tak więc wchodzimy sobie w Start i wpisujemy regedit. I uruchamiamy edytor rejestru. Teraz musimy sobie znaleźć odpowiedni klucz. Będzie on w folderze Haki Current User Software Microsoft, Office. I teraz tutaj w tych folderach z cyferkami musimy sobie znaleźć ten folder, w którym będzie PowerPoint. To zależy od tego, jaką mamy wersję PowerPointa. Ja tutaj mam PowerPointa w wersji 16, więc właśnie w tym folderze jest PowerPoint. I tutaj szukamy folderu Options. Teraz tutaj interesuje nas wartość Export Bitmap Resolution. Bezpośrednio po zainstalowaniu Office'a tej wartości tutaj nie będzie, tak więc musimy sobie ją utworzyć. Wybieramy prawym przyciskiem myszy nowy, wartość DWORD i nazywamy ją Export Bitmap Resolution. Następnie klikamy dwa razy, żeby ją edytować. Wybieramy sobie system dziesiętny i tutaj wpisujemy wartość, która odpowiada wybranej przez nas rozdzielczości. Tutaj po prawej stronie macie tabelkę, którą zaczerpnąłem ze strony Microsoftu, gdzie są wypisane dostępne rozdzielczości i odpowiadające im wartości. Ja chcę mieć najwyższą dostępną rozdzielczość, więc wpisuję sobie wartość 300. Klikamy OK, zamykamy edytor rejestru i uruchamiamy ponownie PowerPointa. I teraz znowu klikamy sobie plik, eksportuj, zmień typ pliku, JPG, zapisz jako. Zmienię sobie jeszcze nazwę, żebym wiedział, że to jest wysoka rozdzielczość. Zapisz każdy slajd. Teraz to już trochę dłużej trwa. OK. Teraz ponownie wchodzimy do folderu, w którym go zapisaliśmy. Tutaj mamy nasze slajdy wysokiej rozdzielczości. No i jak sobie wejdziemy we właściwości i na zakładce szczegóły zobaczymy, że nasze obrazy mają taką rozdzielczość, jaką sobie ustawiliśmy. Dzięki czemu możemy bez problemu wyświetlić je na pełnym ekranie, nawet trochę powiększyć i nic nie tracimy na jakości. No i to tyle. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, to kliknij łapkę w górę, a także zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami. Do zobaczenia!